Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz, 4Kuka z USA. Witam Was serdecznie na naszym nowym filmie, a w dniu dzisiejszym zaprezentujemy Wam tego oto New Beetle'a i efekt finalny naszych prac. Żuczka, garbuska i chrząszcza. Nie wiem jeszcze, jak pieszczotliwie o nim mówią właściciele swoi. Jest to już trzecia generacja tego samochodu. Samochodu legendy. Ponieważ pierwsza generacja był to model, który był produkowany przez najdłuższy okres czasu ze wszystkich modeli i wszystkich pozostałych samochodów, bo aż od 1938 roku na polecenie samego Adolfa Hitlera i modelu samochodu, który również sprzedał się w największej liczbie egzemplarzy. To już jest trzecia generacja. Taka ciekawostka. Produkowanego tylko i wyłącznie w Meksyku. Nie wiedzieć czemu. Ta konkretna sztuka pochodzi z 2013 roku. Pod maską pracuje 2,5-litrowa benzyna wolnosąca i przebieg ma 132 tysiące kilometrów. Oczywiście jak samochód był uszkodzony, a już wam mówię, bo był uszkodzony tutaj z przodu. I jak prezentował się zaraz po przyjechaniu z lawety, wrzucimy wam na końcu tego filmu w przebitkach, także zostańcie z nami do końca. W tej trzeciej generacji, przynajmniej moim zdaniem, bardzo udanej w porównaniu z drugą generacją, gdzie ta druga generacja była stricte mega, mega kobieca. I podejrzewam, że jakbym jeździł takim samochodem drugiej generacji, czułbym się mega nieswojo. Natomiast tutaj po przejechaniu paru kilometrów, fajny środek, bardzo mi się podobał. I ja się osobiście bardzo dobrze czułem w tym samochodzie. Mamy tu wiele nawiązań do legendy pierwszej generacji. Całe te okrągłości, okrągłe lampy, poszerzenia. Maska, linia dachu również nawiązuje do poprzednika, jak i ten zgrabny tyłeczek. Moim zdaniem Volkswagenowi ta trzecia generacja dość fajnie się udała, ponieważ nie jest to samochód bezpłciowy. Na pewno można go albo kochać, albo nienawidzieć, ale przejść obojętnie koło niego nie można. Co wam mogę gwarantować, to, że na polskich ulicach na pewno będziecie, nie pozostaniecie anonimowi, ponieważ tych samochodów nie ma dużo. Jest dość rzadko można go spotkać na naszych drogach. Dobra, chodźmy do środka. Pokażę wam, jak środek się jeszcze prezentuje. Być może to będzie troszkę dzisiaj krótszy film, ponieważ jest pogoda jaka jest i pewnie cały będzie rozszczęśniony, ponieważ ręce mi drżą od zimna. Mamy bardzo zimny dzień. Tak wygląda środek. Ojej, jak tu cieplutko. Wow. Tutaj to ja mogę zostać na zawsze już. Tak wygląda tylna kanapa. Widzicie chyba różnicę pomiędzy tym, co często wam prezentujemy w samochodach, które dopiero co przyjechały z lawety, a z takimi samochodami, które już są przygotowane na gotowo dla nowego klienta po wyczyszczeniu przez firmę autodetailingową. Co my tu jeszcze mamy w tym samochodzie? Mamy szyberdach.
mamy i jakże fajne stylowe dywaniki. Pozdradzę wam, tym samochodem będzie jeździć kobieta. Przebieg, nie pomyliłem się? Nie pomyliłem się, 132 tysiące kilometrów. Oczywiście mamy tutaj skrzynię automatyczną, jak w 99,9% przypadkach wszystkich samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. A zapomniałem wam jeszcze pokazać bardzo fajne ramki do tablic, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych, a które nawiązują do tych dywaników. Teraz jak zobaczyłem te dywaniki, sobie przypomniałem. Także wam jeszcze pokażę. No i co? Będziemy kończyć, tak? Pamiętajcie, jakbyście byli zainteresowani jakimkolwiek samochodem ze Stanów Zjednoczonych, bo to nie jest powiedziane, że tylko i wyłącznie opłaca się sprowadzać, nie wiem, muscle cary jak Camaro, Challengery czy Mustangi ze Stanów Zjednoczonych, czy mega grube fury, bo i również takie tańsze modele, jak na przykład ten Beetle. Również opłaca się sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wtedy nie ma co porównywać, że zaoszczędzi się troszkę mniej w porównaniu na przykład z samochodami za 100 tysięcy, gdzie można zaoszczędzić 20%, to szybko licząc jest to 20 tysięcy. Jeżeli tutaj samochód kosztuje załóżmy 35 tysięcy, no to 20% to jest adekwatnie mniej, tak? Wiadomo, natomiast jest to zawsze oszczędność. A co ja wam miałem pokazać? A przepraszam, miałem wam pokazać ramki do tablic, nawiązujące również do dywaników. Proszę bardzo. Tak więc zaraz będziemy już kończyć. Pamiętajcie o tym, że jeśli mielibyście jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Zostawcie lajka, zostawcie suba na naszym kanale, jeżeli oczywiście macie taką ochotę. I trzymajcie się ciepło, pomimo tej pogody jesiennej. A będzie jeszcze gorsza, bo niedługo pewnie zima nadejdzie. U nas już z pierwszym śniegiem sypnęło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć!